Zielone Świątki to jest okres końca, można powiedzieć, przednówka. Wtedy trawa się zieleni, żyje przyroda. Jajko, jak wiemy, to jest obraz naszego życia, to jest początek czegoś dobrego. I wtedy następowały w gospodarstwie wykoty, wycielenia. Wtedy kury rozmnażały się, no generalnie wszystko żyło, rozmnażało się i jajko było tego symbolem. Więc pastuszkowie, którzy paśli w polu, otrzymywali przysłowiowe jajko jedno czy dwa, kawałeczek słoninki, chlebusia i święcili w ten sposób swoją i pracę, i to, co się działo dookoła nich, czyli jak przyroda ich przyjmowała. Na pewno żyje cała Polska do dzisiaj, w niektórych regionach jest to bardzo pięknie pokazywane. Jeszcze jest na przykład inaczej się mai, bo się robi takie piękne gaik maik, taki obyczaj jest, ale tu na Podkarpaciu to jest szczególne, bo przecież tutaj było najwięcej pastuchów, najwięcej małych dzieci, sierocy, takich ubogich, porzuconych, które najmowały się do pasionki. I to dla nich właściwie ten obyczaj był zachowywany, i gospodynie, no w ten jeden, jedyny dzień, w drugi dzień Zielony Świątek, bo o tym trzeba mówić, w pierwszy dzień, nie tylko w drugi, dawało im się tych parę jajek i chleba, żeby sobie może raz pojadły do syta. Na pewno tak, jest wiele osób, które o tym myśli tak dosyć zwyczajowo, natomiast jest też taka grupa ludzi, która obchodzi ten drugi dzień Zielony Świątek po to, żeby te jajecznice nasmażyć. Ja uważam, że to jest troszkę za skromnie, za mało. Kiedyś jajko było naprawdę takim środkiem płatniczym, trudno zdobywalnym. Trzeba mówić o majeniu chałup, o stosowaniu poszczególnych ziół, które się wpychało w omszone domy, w strzechy. To też miało swoją ogromną wymowę i to też od pra wieku u nas na Podkarpaciu było kultywowane.